No to zaczynamy. W dolnym lewym rogu Solar, w górnym prawym Zest. Let's go. Jednak jest mapa Beckett Industries. Nie, oni grają ten turniej jeszcze na starych mapach, dlatego jest Beckett Industries. Normalnie już w tych mapach, na przykład już jutro tego nie będzie w turnieju Stay at Homestead Cup i generalnie w kolejnych większych turniejach nie będzie. Także to jeszcze po prostu dlatego, że ten turniej był na starych mapach, ogłaszany, robiony, więc teraz nagle Wardy nie zmienił na fazę pucharową, czyli na playoffy puli map, żeby... No i też może lepsze dla zawodników to jest, zwłaszcza dla tych progamerów, żeby grali na tych mapach, które już tam są, nie? No ale to tak... Zależy jaka wizja organizatora. Są organizatorzy, którzy nie mieliby problemów i by od razu dawali na nowe mapy. Ale w map poolu jest... A, bo to Blizzard zepsuł, bo tam podobno jest 8 map nawet. Tak, to Blizzard akurat nie ogarnął, lekko mówiąc. Ciekawe, ile im zajmie poprawienie tego. No ale to czas pokaże. Także zaczynamy. To jest finał oczywiście turnieju Wardy TV Hype Train. Czyli zapewne coś tam u Wardiego fajnie wyszło, fajnie się ziściło i teraz uznał, że a zrobię jeszcze turniej. Niech Koreańczycy powalczą. U mnie też dawno takiego typowo samego koreańskiego turnieju nie było, no bo też nie ukrywam, że chętniej ludzie oglądają naszych gladiatorów w akcji, Polaków i też pewnie europejskich graczy. Ale myślę, że warto rzucić okiem też czasami na tych, którzy no w pewien sposób... Można powiedzieć, że wywołali zjawisko e-sportu takiego bardziej szeroko widzianego. No na pewno w Korei Południowej StarCraft 1, sport narodowy, jakoś miał na pewno przyczynił się też do globalnego rozwoju e-sportu. Jak ludzie to zobaczyli, to zjawisko, to pewnie też się tym zainteresowali i zaczęli to robić w innych miejscach. Także, no ale też były inne w sumie gry e-sportowe i wcześniej, i po, i przed. Także, no ale chodzi o to, że myślę, że zawsze... Zwłaszcza tych czołowych Koreańczyków warto pooglądać, a tutaj niewątpliwie tacy są. Zest the best, wicemistrz świata, Solar też wielokrotny, finalista i też zwycięzca turniejów. A nawet zobaczę, jaką mają za sobą historię, no bo tych graczy już tyle lat się obserwuje, tyle lat się śledzi, że na pewno mają sporo meczów również ze sobą i w karierze. Zest 2-1, Zest 2-0, 2-0, 3-2, 3-2. No, ostatnie 5 meczów wygrał ze Solarem. Wow, ile on wygrał? 5, 10, 12 meczów wygrał z 13. Od lipca 2021. Czyli w sumie bardzo często ze sobą grają. Ale Zest wygrywa zdecydowaną większość razy, także tutaj myślę, że też jest faktycznie faworytem. No, popatrzmy, zobaczmy. Jestem arcyciekaw, jak rozegrają właśnie to starcie zawodnicy. No jak widzieliśmy dzisiaj, Zest sobie właśnie ładnie poradził, chociażby z Dongrygu w swoim półfinale. Nie ukrywam, jestem też minimalnie podekscytowany, bo... Bar mleczny jest możliwy. Może potem je zrobię jeszcze wieczorem, jakąś transmisję dodatkową, zobaczymy, a może i nie. Czas pokaże. Ale no ten turniej jest szybszy niż się spodziewałem. Co za dzikie czasy. Nie mam najmniejszego problemu zrobić streama. Nawet dwa razy dziennie w ostatnim czasie. A myślałem, że to już te czasy minęły. Ale już nie będzie energii, już... Już tylko duchota. Dobra, Nexus 1, Stargate, Forge. Czyli, no, znowu Sky to zesta. No, tak praktycznie cały czas grał na Dongrygu, no to nie ukrywajmy. Oddałem maszynę do oddychania. Nie, właśnie to jest ciekawe, bo ja myślałem, że tamta data, co oni podali mi, że się kończy to tak zwane miareczkowanie, czy tam próba terapeutyczna. No dostałem raport i tak dalej, że leczenie okazuje się tam skuteczne, bla, 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 że wyniki, no takie fajne, bo ci wysyłają coś, co możesz nawet potem pokazać komuś i to faktycznie nawet ma sens.
Także jeszcze nie musiałem oddawać. Oni już minęło to jakby... Teraz mam w gratisie. przez pewien czas mam wrażenie, bo po prostu oni na pewną konkretną datę ustalają oddanie tego sprzętu przez pewnie kilka, może nawet kilkanaście osób, nie wiem, i będą tam nam sprzedawać garnki. Znaczy ten aparat podobno będą oferować, jeżeli ktoś będzie chciał. Oczywiście to nie trzeba, nie ma wymogu. Ale no jak działa, to działa. I oni go potem ustawiają i jest Gucci. A także czekam. Teraz cierpliwie czekam i mam ten aparat za darmo. Nawet się spytałem, specjalnie zadzwoniłem do nich, a ja go mogę używać po 16? Bo już dzisiaj mamy który tam, jakiś 20 czy dalej. I mam takie, a ja mogę go używać? To już poza ofertą. Ona mówi, spokojnie. Nie. Napędziłeś klientów, masz w gratisie. To nie jest żadna reklama. Jakby była, to bym powiedział. Gwarantuję. Dobra, czekamy. Czy ktoś na czacie kupił? Ale to nie jest, to nie pietruszka, że tak wchodzisz i kupujesz. To raczej trzeba najpierw lekarz, badanie, potem dopiero ewentualnie, jak jest wskazanie. Dobra, w każdym razie znowu mamy rozgrywkę, zestaw, której minęło już dobrych 7 minut, a on tylko probę stracił, także typowo. No ale gra jest pasywna, no to nam udało się troszeczkę zerga napocząć, natomiast 6 dronek, 2 królowe. Także spokojnie. Tutaj jest Infestation Pit. 11 koruptorów, 12. No tak patrząc na proporcje jednostek powietrznych, to wszystko zależy od tego, czy królowe chyba wezmą udział, czy nie wezmą udziału w bitwie. Bo ich rola jest praktycznie niezbędna. Chociaż chyba, że już na prawie strzała da się rozwalić Voidreya. Zobaczmy. A, zest od razu. Chcesz na gołe klaty od razu. Walczymy. No, jak widzimy, szybko pękają koruptory. Ale tak zauważyłem, że przy 2 uderzeniach przy 7 Voidreyach pada koruptor. Jeszcze jak oczywiście, bo Voidreye mają plus 1. Nie wiem, czy bez plus 1 też by tak było. Tylko trzeba odprawić Prismatic Alignment. Także 7 to dość ważna liczba w przypadku Voidreyów. W sumie może nawet 8 by się przydało. O, wow. I od razu do kontry rzuca się Solar. No próbuję podobnie jak już wcześniej dzisiaj widzieliśmy, tylko wtedy to nie zadziałało i to była próba na klasika. Nie, dobrze. A nie, przepraszam, to był Dongregu, to nie był Solar. To Dongregu próbował takiego ataku królowe plus koruptory, ale widzę, że Solar też. To nie wiem, czy oni to podpatrzyli od Serrala, czy Serral od nich, ale mam wrażenie, że to jest taka podobna próba, co właśnie robił Finn w Dreamhacku, w górnej drabince na Tobiasa, na Showtime'a. Dobra. Patrzyłem na te maszyny, no tam raczej jest... Wydaje mi się, że są 2 modele. Znaczy tam są jakieś różne wersje, różnych rzeczy, różne maski, ale tak jakiegoś turbo wyboru nie ma. No albo bierzesz lepszą, albo bierzesz gorszą. Znaczy lepszą, inną. Zależy co kto bardziej toleruje, w sensie jego organizm. Albo oddychasz, albo nie oddychasz. Taki jest wybór, nie no. Tak na serio, to są jakieś tam różne oczywiście, ale z reguły to są chyba, tam trochę czytałem, dwie firmy, które z reguły robią te najlepsze, te takie najbardziej topowe są 2, ale to może nie będę mówić na streamie, bo zaraz będzie, że reklama, to nie, ale mogę napisać ci na priv, Maciek, jak chcesz. Znaczy, to też w sumie można potraktować jak reklamę, ten marketing szeptany, ale nie, nic z tych rzeczy. Ale to oni ci dadzą pewnie tego, no... Zresztą zobaczysz, jeżeli będziesz mieć miareczkowanie. Jeżeli będzie zaleceniem. Wszystko samo się zrobi, natomiast, no... Zrobił się też Skytos. Ale to jest piękne. 10 minuta, 10 sekunda. Znowu się nie mogę napatrzeć, że kończy mu się plus 2. Idealnie. 12 voidów. Chociaż no trochę szkoda, że może tylko 3 kariery. No ale takie ma założenia, że tylko 3 kariery voidy. Ale już archony, już zeloty. I dzięki temu atak jest naprawdę niesamowicie groźny dla zerga. Zobaczmy, czy zest wejdzie.
bo to właśnie on te 10 minut to konstruował, to o to chodzi tak naprawdę tym samym zagraniu, nie chodzi nawet do końca o te poprzednie presje, bo je akurat Zerk powinien w miarę spokojnie obronić, a tutaj już może być różnie, jest zatrucie użyte na Voidreya, jeszcze chyba tutaj po lewej stronie, tak, chyba Kari Roberwa, mamy też kontratak na godzinie 11, Archony mogą się dobrać do koruptorów, to jest tragedia dla Zerga, no piękny timing push, taki no, jak wejdzie, no to on wejdzie. No widać, że dla Zesta nie ma tajemnic w takich timing pushach, chociaż i tak widzę, że jeszcze 20 karakanów za chwilę z jajek Solara wyskoczy i to może sytuację w rozgrywce jeszcze mocno zmienić, bo jak Rolcze rozwalą Archony, to z kolei te nie będą mogły... znaczy, to wtedy koruptory oczywiście nie rozwalą jednostek powietrznych i wtedy już wszystko pęknie. No taka jedna rzecz kontrująca drugą i tak się nawzajem tutaj jeszcze próbują nawzajem jakoś wyłapać. No koniec końców, jestem w szoku, bo Solar... niby dał radę, ale przegrał. No bo wiecie, 30 dron straconych, teraz Solar miał już tylko 56 dronek, Zest 76, więc szybciej by się odbudował. Jeszcze kolejną bazę grał. Okej. Nie no, ładnie, ładnie. Jednak weszło, bo po prostu stracił jeszcze gospodarkę Solar. Jakby nie stracił gospodarki i bitwa była taka jak była, to jeszcze jak najbardziej można by próbować grać. No ale nie zauważył, nie ogarnął bazy na 11. W sumie gdyby tam pobiegł, no to wtedy tym bardziej by przegrał główną bitwę, bo by rozdzielił wojsko. Czyli w sumie brawo ZES, taki atak bardzo ciężki do wybronienia. Pamiętam, że MaxPax też takie rzeczy umiał robić znakomicie w Europie. No to naprawdę odmienia mega dla takiej osoby życie funkcjonowaniem. Dobra, punkt dla Protossa, także lecimy. Solar kontra ZES. Zobaczmy drugą mapę. No poprzednia poleciała dość takim oklepanym w pewnym sensie schematem, ale zawsze Zest ma takie jakieś takie osobliwe swoje wykonanie i zawsze mi się to dobrze ogląda, no bo on to po prostu świetnie wszystko robi. Takiego zawodowca w akcji widzieć zawsze dobrze. Jak widzimy, probka. Jeszcze sobie kluczy, jeszcze sobie tutaj biegam. Natomiast jak widzimy... jeszcze żadne ważne decyzje nie zapadły. Tak jakoś się łudziłem minimalnie, że dzisiaj zobaczymy jakiegoś Cannon Rusha, bo widząc dwa PvP, jeszcze jakieś potencjalne PvZ, no to aż bym chciał zobaczyć koreańskiego Cannon Rusha. No ale Zest... grywał Cannon Rush, oczywiście. Nawet nie wiem, czy na Terran czasami nie próbował. Ale jednak to nie jest jego, jedna z jego takich wiodących taktyk. No zgadza się, Maciek. O te dwie firmy miałem na myśli. To taki blog też jest jakiegoś gościa, wiem, bo to oglądałem, znaczy czytałem. Ceny wiadomo skandaliczne. No ale... jest jak jest. Spoglądam na te wszystkie... O! Supply block? Znaczy ja wiem, że on tutaj stracił Overlorda, ale no, z reguły Zergowie kompensują stratę tego Overlorda, robiąc zawczasu Overlordy następne. No tak Solarowi się trochę nie udało, to mam wrażenie, no ale może tak... taka uroda tego zagrania na razie. Thank you.
Dobra, spokój, spokój i opanowanie. Zest dzisiaj mam wrażenie, że postawił sobie za punkt honoru, że on innej gry niż otwarcie ze Skytosa nie zrobi chyba. Cały czas to samo, ale na szczęście robi to w miarę dynamicznie. Sporo dronek, jak widzimy, budowanych. Kurczę, jestem pod wrażeniem, że Solar, zobaczcie, 5.20, zaraz będzie mieć 60 dronek. Już praktycznie wyskakują z jajek. No to jest naprawdę zacny wynik. 61, 5, 25. Jeszcze kilka kolejnych dron. No to jest początek, który powoduje, że Solar ma potencjał do zrobienia jakiegoś mocnego wejścia. No ale z drugiej strony rozwój Zesta też jest bardzo szybki i sprawny. 5.40, on będzie mieć zaraz 59 probek. Jest perspektywa ładna. Oczywiście cały czas są grane Voidreye, ulepszenie do nich też grane, przy czym nie jest to żadne oszustwo, tylko on faktycznie stawia na powietrze. No ale to już widzieliśmy. Chociażby na poprzedniej mapie. No i finał. Trwa nadal. No, zgodnie z takimi wstępnymi oczekiwaniami, oczywiście Fleet Beacon też będzie grany. Bardzo ważne, żeby Fleet Beacon się zakończył, no tak, może nawet w momencie, albo chwilę po tym, jak się zakończy plus 1, żeby szybko zacząć plus 2. I w ten sposób jesteśmy w stanie tak szybko mieć ulepszenie plus 2 do ataku w tej 10 minucie. I dlatego ten atak Zesta jest taki potężny. Nie tylko chodzi o same jednostki, ale też ich wzmocnienia. No, było 67k. Jak obserwowany ten kurs jest. Jak szpak w 5 zł, teraz każdy patrzy. Dobrze. Kariery oczywiście są dodawane. Czy on przypadkiem zaatakował coś swojego? Nie, może mi się zdawało. O, Voidreye stracony. No ja, 4 królowe na 4 Voidreye, to tak ciężka bitwa dla Zesta. No coś tam jeszcze wyłapał, ale... Raczej zalecane jest wycofanie, zwłaszcza, że czwarta baza, no, ona będzie anulowana chyba. Chociaż Zerglingów nie najlepiej pilnował teraz Solar, przez momencik nie atakowały tego, co powinny. Jak widzimy, rozwala pylona, żeby dało się dobrać do adeptek, bo one z prawej strony były idealnie zablokowane. O, zniszczony Nexus, nawet nie anulowany. No i widać, że Solar nie chce grać za długiej gry, chociaż to trochę jest takie dziwne. Bo właśnie patrzę, że robi hajwa, ale robi marsz królowych, to takie trochę, no nie, no... Nieintuicyjne, że atakuje, ale i robi też techa. Technologia powinna poczekać. No z reguły albo jedno, albo drugie. Ale czasami też można takie połączenia stosować. Oczywiście na najwyższym poziomie czasami właśnie zawodnicy, tak jak tutaj trochę może chciał zamarkować atak Zest. Znaczy, przepraszam, Solar, żeby Zest zrobił reakcję, zaczął budować te kanony, baterie i tak dalej, żeby jeszcze bardziej opóźnić rozwój ekonomiczny Protosa. I to też byłaby fajna zagrywka. No ale Solar teraz już myśli o inwestorach. Właśnie skoczył się Pathogen Glens, to jest ulepszenie, które powoduje, że energia startowa inwestorów nie wynosi 50, a 75. Ważna rzecz, jak się chce mocno z tymi inwestorami zacząć, tak od razu mamy energię, od razu można rzucić Fangala, czy może Mikrobial Shroud. Neural Parasite akurat, który też jest opracowywany, to jest przejęcie jednostki przeciwnika na pewien czas przez inwestora. To kosztuje 100 energii, ale jak już się zaczyna mając 75, to bardzo szybko to przejęcie jest dostępne. Ładna akcja Zerglingów. Nawet trochę poprzeszkadzały probkom, czyli też minimalne opóźnienie Zestowi zapewniły. Jestem też lekko zdziwiony, że Solar trochę bardziej się nie skupia na biomasie, skoro jest tyle spokoju, skoro on wiedział, że Zest teraz raczej będzie defensywny, no bo takiego strzała wręcz dostał, to czemu by bardziej biomasy jeszcze nie przycisnąć, chociaż i tak już wygląda przyzwoicie, no ale on chce zrobić chyba atak z tymi królówkami. Ultraliski w drodze, masa ulepszeń, świetnie to wygląda.
Piękna sprawa. Tutaj oczywiście Voidreje zrobiły też robotę, bo rozwaliły haczerkę, ale tak się przyglądam, czy zrobi atak Solar. Nie zrobił. No to jest błąd Zerga w tym sensie, że no albo się bronimy, albo atakujemy. Jeżeli obrona, no to też raczej wszystkim królowe. O ja, ile to jest królowych. No, na pewno Hive nie padnie w takiej sytuacji, zwłaszcza, że Voidreje chwilę temu użyły swojej umiejętności na haczerkę, więc to ona szybko została zniszczona. Już nie można użyć tej samej umiejętności na Hive'a, tylko ona się jeszcze odnowić musi. Ten Prismatic Alignment to się nazywa. A są jednostki. Inwestory jak czekają z tyłu. O kurczę, będzie base race. Dobra, jest trochę szaleństwa. Jazda. Teraz bardzo ważne też jest to, że królowe nie mają wsparcia inwestorów. Inwestory muszą wrócić, żeby Solar mógł postawić obronę, bo atakowanie teraz tego, no raczej nie. No, ale taki już początek bitwy może można robić, bo inwestory już są już bardzo blisko. Zaraz rzucą mikrobial shroud, zaraz te królowe będą dużo bardziej wytrzymałe. Ultraliski nie mają zbyt wielu zajęć, no ale chociaż może te zeloty jakoś poczyszczą i zobaczmy na walkę. Mikrobial Shroud powoduje, że obrażenia powietrzne zadawane królowym są mniejsze aż o pół, o 50%. To jest gigantyczna sprawa w walce z Voidreyami i karierami, które nie, no praktycznie nieśmiertelne są te królowe, bo jeszcze się leczą. Także to jest taka bitwa na zasadzie, kto dłużej wytrzyma, ale widać, że wytrzymuje Zerg dzielnie. Znosi to. O, jeszcze jest przejęcie kilku Voidreyów i to na pewno przeważy na korzyść Solara. Klasa. Będzie chyba remis za moment. Ładne, chociaż też potracił te bazy na dole. Piękne te decyzje, podobało mi się bardzo zaczekanie na inwestory, bo co prawda no tracił bazy, ale no robienie walki bez inwestorów to w ogóle jakbyś całą grę wyrzucił, a nie tylko dwie ekspansje. Także świetne zgranie i walczymy dalej. Ekonomia, podobnie w sumie jak na poprzedniej mapie, mocno uszczuplona, ale tym razem jest jeszcze tutaj wydobycie. No i też przede wszystkim Zest nie ma tych 5 baz, które wtedy miał, tylko 3. No czwartą próbuje zbudować na górze, ale tam jeszcze oczywiście wydobycia nie ma. Kolejna rotacja Voidreyów, piękne przejście, żeby pozbawić Solara dopływu minerałów i gazu. No ale trzeba by jeszcze wygrać tutaj najlepiej, obronić tę bazę. Ciekawe, czy Zest będzie w stanie. Powoli kończą się jeszcze pewne struktury defensywne. Tutaj są jakieś baterie, jakiś pylon. No, nie mam pojęcia, czy wytrzyma. Nie no, jest już... Nie, tyle Voidreyów na królowe nie wygra. No ale może Zest sposobem, metodą. Ile to jest overlordów? Może zaraz też je wyłączy. No musi grać na czas Zest i postępuje bardzo słusznie, bo nie powinien tutaj tracić tych Voidów, tylko wycofać kolejne baterie, kolejny kanon, kolejny bastion obronny. A tutaj bajlando Voidreyów i wymieniamy się dalej. Nie wie jeszcze Zest, że odbudowana została tutaj ta baza po lewej stronie. Solar zorientował się, że tutaj też z powrotem jest Nexus. Też ważne, żeby się go pozbyć. Ale tu jest inwestorów jeszcze sporo. Oczywiście one teraz zaczekają na królowe. Wcześniej było na odwrót. Królowe czekały na inwestory. O, może będzie przechwycenie. Pamiętajmy, że Zest nie widzi tych zakopanych 11. Widzi może taką smugę, bo jest taki leciutki, przyciemniony teren, ale to ciężko dostrzec. No ale najlepsi czasami i takie rzeczy widzą, bo to jest jeden z warunków wygranej. Powiedzieć, co robi rywalina, to odpowiedzieć. Podobne limity, podobne wydobycie. O kurcze. No, could you believe, że to może jeszcze pójść w sumie z rąk do rąk? To jeszcze jest możliwa wygrana i jednego, i drugiego zawodnika. Ale Voidreyów nas pomował. 15 Voidreyów, 16, no, ale to właśnie. Niby 15 dużo. Ale jak królowych jest podobna liczba inwestorów aż 12, to już się nie wydaje tak dużo. I teraz bardzo mi się podoba to, co robi Solar, czyli podsuwa biomasę, no bo być może będzie musiał zaatakować. Ale jeszcze pewnie sami do końca nie wiedzą, na czym stoją. W lewo, w prawo, jak koń na światłach. Nie wie, jak się zachować Solar. Czy może, czy nie może. Czy powinien, czy nie powinien. Czy wygra tę bitwę? Czy może jednak lepiej odpuścić? O, tutaj jakaś królowa. Nie jest do wyłapania. Już dołączyła reszta.
Na razie nie ma specjalnej woli walki, ale nie winię zawodników, bo bardzo ciężko jest oszacować sytuację, być może nawet obaj doszli do wniosku, no jest sytuacja w miarę wyrównana, no to siedzimy i się rozbudowujemy, ale to jest świetna decyzja, żeby dodać disruptory, bo to jest to, no, zobaczmy, że te królowe są bardzo skupione, tak samo inwestory często stoją koło siebie, no disruptor to jest najlepsza rzecz, może stojąca odrobinę obok High Templara, ale moim zdaniem disruptor i tak lepszy niż feedbacki, jakie można by użyć, bo ile tych High Templarów zrobić, ile tych feedbacków rzucisz, na pewno nie na wszystko, a disruptory przynajmniej kilka jednostek obejmują jednym wybuchem, a potem się resetują, a nie, że czekasz na energię. Także tak, disruptory trochę droższe, ale moim zdaniem lepsze w takich scenariuszach od High Templarów. No chyba, że mamy Vipery. I tutaj to już się zacznie robić ciekawie, bo takiego Vipera dodał nawet nie jednego, a dwa Solar. Jeszcze pewnie ładują energię w innej lokalizacji i być może ruszy do ataku, a może do takiej póki co wstępnej zaczepki, z której zobaczymy, co się zdarzy. Jeszcze więcej Viperów mógłby zagrać, jeszcze więcej otruć. Chociaż też ile w sumie otruć można rzucić, no. Dwa też będą, myślę, w miarę wystarczające. No nie wiem, wydaje mi się, że trzy Vipery to takie tutaj byłoby właściwe. Może 3-4, ale faktycznie reszta gazu też słusznie na inwestory wydawana, bo one również mogą rzucić grzybem, mogą przejąć wrogą jednostkę na pewien czas i wtedy ta jednostka nam służy. Ile to jest? 12 inwestorów. Trzeba przyznać, że zawodnicy agresywni jak muzyka w Men of Simsach. Ale chyba jednak może podchodzić teraz Solar. No to się rozmyślił, ale tak jak mówiłem, to jest sprawa z tym razem zrozumiała. Ale też kurczę, że taka sytuacja zaszła, w której tak mocno się wymieniali, tak mocno ze sobą walczyli. Swoją drogą, zobaczmy na straty. 15 tysięcy, 18,5, 3,5, 3000, czyli no faktycznie trochę więcej gazu stracił Zest, więcej minerałów Solar. W miarę równo, jak na tę sytuację. Wydobycie też tak, raz tu, więc też powiedziałbym, że no bardzo równa gra. Zaskakująco równa, jak na taki scenariusz. O, piękna sprawa, bo jest przejście. Piękna sprawa dla Solara. Chociaż tak naprawdę... A nie, jednak coś tutaj będzie w stanie złapać. I jednocześnie podejście z drugiej strony. To jest piękny początek. Zaraz oczywiście... O, wow. No, feedbacki poleciały na Vipery, jednak jak widzimy, High Templary też są potrzebne. W obliczu tych jednostek piękne kulki, świetnie, świetnie zest, ale czy będzie odpowiedź? Halo, inwestory! O mój Boże, jeszcze kolejna kula w nie trafiła, ale nie było przejęcia, nie było kontroli, nie było reakcji. Fatalnie zagrał Solar moim zdaniem. Fatalnie, tragicznie, najgorzej. Ale teraz ten jednostek przejął, że jeszcze przez moment powalczy. No, ale to moment to dobre określenie. No nie, no z tej rampy jest to wszystko ściśnięte. Tragedia, tragedia. Zła bitwa, panie Solar. Bardzo zła bitwa. Nie wytrzymał napięcia. Chociaż... No był ten jeden element, który mi się bardzo podobał w zagrywce Solara. Mianowicie on wysłał tutaj właśnie te zerglingi, żeby część chociaż jednostek. Ale nawet cząstka czasami może przesądzić o losach bitwy. Nawet kilka jakichś archonów, Voidrayów czy karier, gdyby, bo tutaj zostały one wymuszone do przesłania, bo Zest musiał się obronić, no to wtedy wjazd od przodu. Tak, niby tak, ale no nie w ten sposób, no lepsze mikro, panie kolego. Zest się już tutaj na pewno cieszy i GG. No to lecimy. W górnym prawym rogu oczywiście Zest i pomarańczowy kolor w dolnym lewym rogu Solar. Zest zaczyna tym razem od blokady zergowej haczy. No i zobaczmy, co się wydarzy na mapie 2000 atmosfer. Spokojnie po raz kolejny Zest może iść w swojego Skytosa. Jestem pod wrażeniem, że wygrał poprzednią mapę i to w takim stylu. No ale to był duży, ogromny wręcz błąd Solara w walce. Dobra. I
powiedz, że Protoss nie jest Imba. No nie jest, przecież Solar zrobił tak tragiczną bitwę, że to w ogóle, no... No fatalna była ta batalia, no. Jakby lepiej zagrał, to by wygrał, naprawdę. To jest rada dla wszystkich graczy, również dla progamerów. No jak lepiej zagrasz, to wygrasz. Easy 3-0 Lion Shifty. Easy. No zobaczymy. Ciekawe, czy to jest w ogóle z naszego kraju ktoś. Czy może Koreańczyk, bo to by nawet pasowało. Rzadko odświeża liczbę osób w kolejce, ale schodzi po kilkanaście osób na raz. Okej. Czyli działa. Więcej mikro, więcej makro, więcej dobrych decyzji, no i masz to. I działa. Jak swoją drogą, jak przy Diablo jeszcze przez chwileczkę jesteśmy, to druzgocące uderzenie działa na Ubery, prawda? Bo zabójcze na pewno nie działa, uderzenie. Natomiast druzgocące chyba działa, nie? To, bo to, po to się robi ten, bierze się twarz Wilhelma na budżetowych buildach. Dobrze pamiętam? Działa jest podstawą. No, no, to dobrze pamiętam, bo to parę lat temu się grało, to musiałem się upewnić. Okej, bo tak sobie myślę o jednej rzeczy. O takich rękawiczkach. Bo wiadomo, że niby się bierze te tam Drakule, ale jakby używać różdżki do wyssania życia z Miterem na Ubery, na pewno wszyscy wiedzą, o czym mówię, to zamiast, bo na przykład nie masz Drakuli, nie, to używasz różdżki i potem, no, próbujesz tą różdżką, nie, dać radę. No, Crashing Blow to jest mega, naprawdę. Pamiętam, że też to mega dużo zadawało obrażeń. Tylko te wyssanie życia mnie zastanawia, ile to trwa. Wiemy, mów dalej. Różdżka na Ubery, dokładnie. Jeszcze powinien powiedzieć live tap na Ubery, nie? Żeby jeszcze więcej osób zrozumiało. Wilhelm nie jest taki budżetowy. No teraz nie jest, ale generalnie tak normalnie to chyba nie jest to taki bardzo rzadki przedmiot. Chociaż to może też nie turbo częsty, ale kiedyś nie miałem jakichś dużych kłopotów z jego znalezieniem. Ale dobra, wracajmy do rozgrywki, bo jest o czym mówić. Jest oczywiście poza typowym niby rozwojem, to jednak nie. Tylko 24 drony wybudował Solar, zbiera dronami gas, czyli prawdopodobnie będą jakieś Ravagery, albo jeden, albo dwa, ale ogólnie to Solar chce bardzo szybko skończyć, bardzo szybko wygrać. I nawet nieźle się dla niego układa może ta rozgrywka, bo mam wrażenie, że Protoss bardzo późno się dowiedział. Zobaczcie, jak późne są baterie, jak fatalna jest barykada Zesta, bo nie może dostawić Gatewaya czy Cybercora w przejściu. Już mu zagląda Zest do bazy, to znaczy Solar do bazy, chciałem powiedzieć. Już Karakan, już Ravager porobił. No i proby będą padać. Piękna sprawa dla Solara, naprawdę. Takie łatwe zwycięstwo, aż miło. Szybka będzie ta mapa, to jest pewne. Już się nagrał Solar na te wszystkie latające jednostki. Już ma dość Skytosa. To ta mapa będzie szybka. No i na pewno nie skończyło się jeszcze tracenie probek. Chociaż, prawdę mówiąc... stracił 20... To jest gigantyczna strata, to wiadomo, ale... Tak sobie myślę, że w sumie to gra jest... kontynuowana. Oczywiście ma dużą, bardzo dużą przewagę nawet Solar, jeżeli teraz zacznie dronować, a widać, że to czyni. No i jeszcze ma też zerglingi, które aktywnie na mapie będą przeszkadzać. Jest ciekawie. No i też przede wszystkim musi robić królowe Solar, bo to, że Voidreye i Oracle zrobią kontrę, to jest praktycznie pewniaczek, bo to jest blokada. No musi przeżyć teraz Solar tę kontrę i mam wrażenie, że już wygrana będzie po jego stronie. Co jest ważne, to nie ma tutaj połączonej, nie ma tutaj biomasy. I to może być nawet powód, dla którego coś tutaj mocno nie pójdzie Solarowi. Nie no. Daję radę. 5 królowych, 3 wojdy, spokojnie. Nawet bez żadnej transfuzji, chociaż zaraz jedna królowa ją będzie miała. Nice. Idziemy dalej.
No, kochany. Zaczynam wierzyć. O, jeszcze pułapka. Nice. Ej, ten jeden ruch. I no, zastanawiam się, co tam zachodzi w głowie Solara. Czy się przypadkiem nie zago... No nie mów, że jeszcze... Boże, ale teraz cierpi przez ten brak biomasy. No teraz już niby jest kryptomor, ale jakby mu jeszcze jedną haczę sięgnął, to by było cudowne. Ale nie ma Prismatic Alignment, no bo przed chwilą użył go na tej haczerce, a to się nie odnawia tak szybko. Ale to by było gigantyczne, jakby mu dwie bazy rozwalił. Ale rozwalił jedną i też się już dynamika rozgrywki mocno zmienia, bo jeszcze chwilę temu... Co? Moment, moment, halo, chwila, chwila. Moment. Moment. Momencik. Pan poczeka. Okej. Okay. I po finale, tak. Momencik, połączmy kropki. No stracił bazę, to wiadomo, bardzo źle, ale... Czy aby na pewno tak źle, żeby się poddać w takim scenariuszu? Jest drugi Stargate. No uznał Solar, że jest tak w plecy, że przegrał, ale... No dyskutowałbym, dyskutowałbym. Trochę słabo, że nie ma Ulera jeszcze. No już pewnie nie chciał tego znowu doświadczać. Nie wiem, no moim zdaniem mógł grać dalej jeszcze. Jeszcze to nie było aż takie przesądzone. Wyłożony, nie grał dalej i koniec. I pograne. Uznał Solar, jak to lubię mówić, jak to mawiają w Odessie, taniej będzie umrzeć już. Już podziękuję. $600 dla Zesta, $300 dla Solara, półfinał Dongregu Classic, po $150 wygrał właśnie DRG Classic. No i GG. No, jeszcze jakiś inny turniej tutaj Wardy pisze, ciekawe. Okej. Okay. No to GG. No to powiem wam. Ja jeszcze, bo zdążę, to przebiegnę się, znaczy nie przebiegnę, przejdę, nie trzeba biec na szczęście, do Baru Mlecznego na pewno i pewnie jeszcze wieczorem jakoś, bo muszę przynajmniej przez parę godzin tutaj kilka rzeczy ogarnąć, mieszkanie też między innymi, bo trochę trzeba odbagnić i co, no i zapraszam, pewnie wieczorem, jakaś krótka raczej, 2,5 godziny pewnie transmisja, może o 21, może o 22, bo już jutro od 14.00